Dzisiaj zadzwonimy do trzech przypadkowych urzędów z różnych miejsc w Polsce i zapytamy wprost, czy do zgłoszenia budynku rekreacji indywidualnej potrzebny nam jest projekt, czy wystarczą rysunki lub szkice? Ja mam na imię Marcin, a to jest kanał MDD Domy Drewniane. Temat tego filmu jest z życia wzięty. Wczoraj zadzwonił do mnie klient z prośbą o projekt domku. Okazało się, że projekt takiego domku wymaga od niego urzędnik w starostwie powiatowym. Napomnę tylko, że klient ma zamiar wybudować klasyczny domek na zgłoszenie, który nie przekracza w zabudowie 35 m². Jest to domek o wymiarach 7x5 z antresolą. Dlaczego urzędnik w takim przypadku wymaga od naszego klienta projektu wykonanego przez projektanta? Na wstępie tego filmu powiem. Żadne projekty wykonane przez projektanta nie są wymagane. Nie ukrywam, że drażni mnie ten temat, bo mam świadomość, ilu z Was ma z tym problemy. Po to ktoś kiedyś wymyślił procedurę na zgłoszenie, żeby to wszystko uprościć. Jeżeli idziecie z kompletem dokumentów na zgłoszenie, a urzędnik mówi Wam, potrzebuje projektu, to wynika to tylko z jego braku kompetencji. Nie łapcie się na to. Ja powiem teraz, jak to wygląda z naszego punktu widzenia jako firmy MDD Domy Drewniane. Aby dokonać zgłoszenia budynku rekreacji indywidualnej, w tym przypadku domku, należy wypełnić takie kartki, które dostaniemy w urzędzie. Zaznaczyłem tutaj sobie wykrzyknikiem. Jest napisane. Podstawa prawna, artykuł 30, prawo budowlane, dziennik ustaw i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeśli urząd powołuje się na podstawę prawną, tam w artykule 30 ustęp 2 jest wyraźnie napisane. Do zgłoszenia należy dołączyć odpowiednie szkice lub rysunki. Tak to jest dokładnie tam zapisane. Zatem, jeżeli którykolwiek urzędnik powie Wam, że wymaga w tej chwili od Was projektu wykonanego przez projektanta, to pamiętajcie o tym, że jest to pozbawione jakiejkolwiek podstawy prawnej. Ja naszym klientom wysyłam taki pakiet informacji, jak wypełnić ten wniosek i co tutaj wpisać, bo tak jak w przypadku danych zawsze klient radzi sobie sam, ale są takie rubryczki jak informacje o robotach budowlanych i tutaj mamy zakres, rodzaj i sposób wykonywania prac, także ja tutaj informuję, co należy wpisać. I w punkcie 7 mamy rubryczkę załączniki. I właśnie jednym z załączników są szkice i rysunki domku, którego dotyczy to zgłoszenie. Zdarza się tak niestety, że urzędnik powie, no ale co to za rysuneczki, że on potrzebuje projektu. Nie potrzebuje Pan projektu, czy Pani. A urzędnik mówi, no a na jakiej podstawie ja mam wiedzieć, co Wy planujecie budować? Wtedy klient odpowiada, no tutaj mamy rysunek, mamy zaznaczoną elewację, wymiary tej elewacji, wysokość budynku, kąt nachylenia dachu, wymiary, rzut z góry, no to jest taka podstawa, aby Pan, Pani zobaczyła, o czym mowa, co ja chcę zgłosić. Urzędnik dalej stoi przy swoim i mówi, nie, ja potrzebuję projektu. Czy jest rozwiązanie na taką ścianę betonową postawioną przez urzędnika? Jest rozwiązanie. Tylko z góry powiem, że to już jest takie kopanie się z urzędnikiem i wojna, zaczyna się wojna, bo wtedy można poprosić urzędnika o odpowiedź na piśmie, czyli urzędnik musi po prostu podeprzeć się jakimś paragrafem, jakimś prawem budowlanym, a przypomnę, że cały czas podstawa prawna to jest prawo budowlane, artykuł 30, ustęp 2. A tam nie ma żadnego zapisu na temat projektu. No i w tym przypadku urzędnik będzie miał problem, bo co nam odpisać, bo na jakiej podstawie odrzuca nam nasze szkice i rysunki. To już się sytuacja robi dla urzędnika mało komfortowa, ale tak jak powiedziałem, to już idziemy na wojnę. Opowiem sytuację, która miała miejsce w tym roku i w tamtym roku. Mianowicie na jednym terenie budowaliśmy dwa domki. Jeden powstał w tamtym roku, drugi powstał w tym roku. W tamtym roku nie było najmniejszego problemu. Wszystkie dokumenty przeszły bardzo sprawnie. Inwestorzy wybudowali domek, domek już stoi i inwestorzy już tam sobie siedzą na tarasie i piją kawkę. W tym roku to samo starostwo, te same rysunki, te same dokumenty i pojawił się problem. A problem pojawił się wtedy, kiedy zmienił się dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa w starostwie. Wiecie, o co chodzi, nie? Zmiana człowieka na stanowisku i nagle okazało się, że nie, że wymagają tego, wymagają tamtego. Postanowiłem nagrać i przedstawić Wam trzy rozmowy z urzędnikami z różnych miejsc w Polsce. Było to Podlasie, Zachodniopomorskie i chyba okolice Poznania.
tego co pamiętam, ale to jest nieważne. W góry zaznaczam, że będą to rozmowy, w których urzędnicy jasno i wyraźnie mówią o tym, że wystarczą szkice i rysunki. Mógłbym być oczywiście złośliwy i czekać na telefon, w którym ja spotkam się ze ścianą i do mnie urzędnik będzie mówił, że wymaga projektów. Moglibyśmy się wtedy pośmiać, ale uważam, że karma wraca, także pokażę Wam tylko te dobre przykłady. Kto wie, może ten film kiedyś posłuży Wam jako pomoc w urzędzie i kiedy to Wy będziecie mieli problem, czego Wam nie życzę, będziecie mogli odtworzyć ten film i pokazać 3 nagrane rozmowy z urzędnikami. Wniosek na zgłoszenie budynku rekreacyjnego, takiego, który w podstawie nie przekracza 35 metrów. I mam w sumie już większość załączników, tylko zatrzymałem się na etapie, gdzie muszę przedstawić, jak miałby taki domek wyglądać. Wymiary, tego typu rzeczy. I w jakiej formie dostarcza się taki załącznik? To są szkice i rysunki. Czyli rysuje Pan taki budyneczek, 4 elewacje. Najprostsza forma takiego rysunku, jakiś prostokącik, że tak powiem, trójkącik jako dach, najprostsza forma pokazania, jak to będzie wyglądać, z uwzględnieniem okien i drzwi, wysokość przedstawić, szerokość budynku, długość budynku. To są tak, 4 elewacje i przekrój jakby z góry, rzut takiego parteru, że tak powiem, tak, oznaczeniem właśnie tych okien i drzwi. Rozumiem. Czyli ja nie muszę mieć żadnego projektu jakiegoś kupionego, który architekt wykonał. Nie, absolutnie. Nie. Są szkice i rysunki. Czyli Pan może samodzielnie narysować. Fajnie. Dziękuję Pani bardzo za odpowiedź. Do widzenia. Proszę bardzo. Do widzenia. Nieprzekraczający w zabudowie 35 metrów. I muszę dostarczyć jeszcze ten załącznik, jak ma to wyglądać. Nie wiem, w jakiej formie mam to przedstawić. No szkice i rysunki musi Pan nam przedłożyć. Czyli jakieś elewacje, jakiś rzut dachu, no po prostu jakąś wysokość też, żeby można było określić, jaki spadek dachu, no tak, żeby można było to, co w planie miejscowym jest zapisane, żeby można było to sprawdzić. Rozumiem. Tylko takie pytanie mam, czyli to mogą być rysunki po prostu narysowane przeze mnie, nie muszą być to jakieś architektoniczne. Tak, tylko żeby Pan to w skali narysował, żeby to miało jakieś ręce i nogi. No i taki rysunek jakby zagospodarowania, czyli sytuacyjny, czyli usytuować to na działce. Mapkę sobie wyciągnąć z Urzędu Miejskiego, z Wydziału Geodezji i narysować go, w którym on ma być miejscu na działce, wymiarować, w skali to narysować, no i to dopiero do nas złożyć. Rozumiem. Dobra. Dziękuję Pani bardzo za informację. Proszę bardzo. Proszę. Po prostu ja będę żądała od Pana takich szkice i rysunki, prawda? Rozumiem. Ale to wymiarowanie go, po prostu jakby... Kurczę, mogłabym jakiś taki przykładowy Panu pokazać, co tam mniej więcej... Ale to nie musi być projekt taki przez architekta zrobiony. Nie. Może Pan jako inwestor, może Pan sam po prostu narysować ten budyneczek. Szkice i rysunki, coś takiego. Każdy dołączony załącznik podpisujemy czytelnie. Rozumiem, fajnie, o to mi chodziło. To ja już sobie nie. To można po prostu, po co się Panu w koszta wciągać. Pewnie. Dziękuję Pani bardzo. Do proszę widzenia. Bardzo. No proszę, do widzenia. Wydaje mi się, że te 3 rozmowy nie wymagają już żadnego komentarza. Proszę Cię tylko na koniec o pozostawienie łapki w górę, zasubskrybowania tego kanału i życzę Ci powodzenia. Hej!